Tygodnia Bibliotek. Jest to akcja promująca czytelnictwo ogólnopolska. Tegoroczna edycja nosi hasło Zasmakuj w bibliotece. Dlatego też pokażę Wam, jak wykonać książeczkę z przepisami kulinarnymi. Do wykonania książeczki będą nam potrzebne tekturowa teczka, kolorowe kartki, serwetki, drewniane patyczki, dwa kolory farb, biała i srebrna. Ja użyłam do tego farb akrylowych, klej i będzie ewentualnie nam potrzebny klej rozrobiony z wodą. Bierzemy teczkę, tekturową teczkę, musimy ją zmierzyć, bo potrzebne nam będzie, znaczy z tej teczki zrobimy okładkę. Odmierzamy 22 cm, zaznaczamy ołówkiem z jednej strony i z drugiej. Wkładamy, tak będzie nam wygodniej wycinać i robimy kreseczkę. Wycinamy oznaczoną odległość. Trzeba to robić dosyć precyzyjnie, dlatego że troszeczkę się zmienia tekturka. Wycięliśmy szczęść. Musimy usunąć gumeczki, skrzydełka, powolutku. Mamy już materiał na okładkę i malujemy przód i tył okładki. Staramy się pociągać pędzelkiem w taki sposób, żeby wyszedł nam fajna struktura. Malowanie patyczków. Tutaj użyłam koloru białego farby. Zaznaczam, że jest to akrylówka. Patyczki posłużą nam do zrobienia płotka na okładce naszej książeczki. Tekturka, która posłuży nam za okładkę, wyschła już, więc przechodzimy do ozdabiania. Następnym krokiem będzie przyklejanie pomalowanych wcześniej patyczków. Bierzemy klej.
jeden obok drugiego. Będziemy przyklejać, tworząc płotek. Przesunę patyczek, żeby nie obrócić naszej układki. Smaruję klejem. Będziemy ozdabiać płotek. Patyczki dodatkowo usztywniają nam okładkę. Z serwetki wytnę motyw lawendy w koszyczkach. Serwetka składa się z kilku warstw papierku, więc musimy oderwać daną warstwę. Nie będzie nam potrzebna. Przymierzymy do płotka. Możemy ją przykleić. Ja do tego używam kleju zmieszanego z wodą i będę ją przyklejać, tak jak to się robi metodą dekupaż. Od góry mocząc serwetkę. Książeczki kulinarnej wycięłam z kolorowych czasopism. Teraz będziemy je przyklejać na różowe karteczki. I też są to przepisy bezmięsne. Pierwsze z nich to jest cebulka faszerowana kaszą. Używam kleju. Sami podziurkowałam i umieszczam je teraz w książce z przepisami kulinarnymi. Dlatego będzie nam potrzebny sznureczek lub wstążeczka. Ja tu wzięłam wstążeczkę. Przewlekamy ją przez tylną część okładki, która też jest podziurkowana. Łatwiej nam będzie, jeśli pogrupujemy nasze karteczki kolorami i zaczniemy po kilka przewlekać wstążeczką. Karteczki są już umieszczone w obwolucie, więc następnym krokiem będzie zrobienie napisu. I książeczka gotowa.